No niestety, ale te tygrysy, my mamy akurat tygrysy syberyjskie, one są zagrożone wyginięciem. Jest ich na świecie około 400 do 500 sztuk, także to jest bardzo mało. Dlaczego polują na te tygrysy? Ano dlatego, że różne części ciała wykorzystywane są do różnych środków takich leczniczych, tak? No i pozyskują też z nich futro, dlatego trzeba uświadamiać ludzi, że ochrona tego gatunku jest tak bardzo ważna. W zoo jest miejscem, gdzie chroni się te ginące gatunki. W momencie, kiedy w naturze wyginęłyby tygrysy, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, to ogrody zoologiczne są po to, żeby po prostu z nich wypuszczać do natury, żeby tu rozmnażać i żeby na nowo ten gatunek wprowadzić do natury. Jastrzębska Spółka Węglowa od lat angażuje się w wszelkie inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizujemy w ramach takiego projektu edukacyjnego Kopalnia Wiedzy JSW warsztaty naukowe dla dzieci i mówimy o naukach, przede wszystkim naukach przyrodniczych w sposób taki przyjemny, łatwy. Zachęcamy dzieci do tego, żeby zobaczyły, dotknęły, zapytały. I ten tygrys doskonale wpisuje się w taką ideę promowania właśnie nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży. Mamy umowę zawartą z zoo i każdego miesiąca na konto ogrodu zoologicznego właśnie w Chorzowie przelewamy określoną kwotę. Ta kwota jest kierowana bezpośrednio na potrzeby sagi.